Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w kolejnym odcinku 11x4. Dzisiaj bohaterem tego odcinka będzie Rooney Footies, 90 overalla, 80 tempa, 97 strzałów, 93 fizyczności, no to jest po prostu bestia. No i co, bez zbędnego gadania idę otworzyć paczkę i znajdę mu jakiegoś kompana do składu. Niestety nie ma żadnych paczek specjalnych dzisiaj, więc będziemy musieli szukać jakiegoś kumpla do zespołu dla Wayne'a w paczkach za 7500. No i miejmy nadzieję, że jakiś świecący piłkarz nam się tutaj pojawi i nie będzie trzeba dużo tych paczek otwierać. A w tej paczce mamy Dzeko przetransferowanego do Romy. I to jest ciekawy traw, powiem wam. Będą dwie ligi, będzie ciekawie. Dobra, biorę go do składziku. No i dobra, z uwagi na to, że trafili nam się dzisiaj w odcinku dwaj na nie za szybcy napastnicy. Dobrzy, ale nie za szybcy. To wybieram tą formację do składania składu, czyli 4-2-2-2. No i cóż, bez zbędnego gadania będziemy zaczynać budowanie. Uwaga, start! Okej, okay, lecimy. Tak, SPO. Na pewno mu potrzebny nam jest jakieś SPO z serii A i fajnie by było, gdyby to był DRS Mertens. Ale on jest... Dobra, spróbujmy sobie na razie Mertensa wrzucić tutaj. SPD nam jest potrzebny na pewno z Romy. De Rossi. De Rossi to jest na pewno dobry wybór. Mamy tutaj 10 zgrania, więc jest ok. Teraz tak, SPO z ligi angielskiej. Kogo by tutaj sobie wrzucić? Tutaj kogoś... Kurczę, zaszalejmy sobie, wrzucimy tu sobie Eriksena. A SPD już musi być niestety z Manchester United. United. Tutaj chyba najlepszy będzie Fellaini. Dokładnie, bo mam jeszcze Blinda. Ale Fellaini inform wygląda naprawdę spoko. Dobra, więc tutaj przód już mamy zrobiony i na razie czas wygląda bardzo dobrze. Zastanawiam się, jakby tutaj wymyślić sprawy tyłu. Narodowość Belgia. Aha, Belgia niby nie jest najczęściej wybieranych, okej. Okay. Okej. Okay. Też tak może być. Mamy Kawandę, mamy Boyatę. Ej, nie znam typa w ogóle. Kawanda jest spoko. I zobaczymy, tak, Kawanda. Kawanda tutaj ma mocne połączenie. I czy ja tutaj mogę wstawić już sobie z innej ligi środkowego obrońcę? To jest ważne dla mnie. Bo przyjmijmy, że chcę Naldo. A, De Rossi nie dostaje pełnego zgrania. To jest akurat zła informacja dla mnie. Dobra. Jeżeli chodzi o lewą obronę... O, Azpilicueta. Azpilicueta to jest dobry wybór na lewą obronę, zdecydowanie. Widzę, że tutaj mogę mieć troszeczkę problem z tyłami. Tutaj bym chciał kompanego wpieprzyć. Gdzie jest kompany? Tutaj. Tylko czy on... No i widzicie, i tutaj rodzi się problem. Jak to połączyć wszystko, żeby to dobrze wyglądało? Tutaj chciałem Chiellini'ego. I teraz tutaj chciałem Thibaut Courtois. To nie działa. Kawanda, Piqueta. Wymieniamy tutaj prawą stronę na Caceresa. I wszyscy mają 10 zgrania. Uwinąłem się w 2,5 minuty. No to było proste. Nie wiem, czy sobie po prostu za prostej formacji nie wybrałem do tego składu, ale skład wygląda naprawdę ciekawie. Mamy Rooney'a, mamy Dzeko, mamy Mertensa, Eriksena, Fellainiego, De Rossiego, na prawej obronie Caceres, potem Chiellini, Kompany, Azpilicueta, no i na bramce Thibaut Courtois. No i co? Ja uzupełnię ławkę rezerwowych, przechodzimy do jednego spotkania online. No i udało mi się znaleźć mojego przeciwnika, 87 ocen ogólne i 100% grania, Striker Ronaldo na ataku, Bale, Neymar, James Rodriguez, Thiago Silva, David Luiz, no same gwiazdy w tym zespole, będzie ciężko gościa pokonać. De Rossi, dogranie do Mertensa. Mertens. Woohoo! Do De Rossiego i gol! W trzeciej minucie De Rossi zapakował brameczkę. No kto by się spodziewał, że nasz defensywny pomocnik będzie pierwszym, który strzeli bramkę. Oj. Dobrze, znakomicie. Ole... No nie! Błąd obrony, ale Courtois na posterunku. Oj... I gol. To się musiało tak skończyć. Napierał i 1-1. De Rossi, pięknie.
Ale co się tam? Co? To był faul niby według FIFA, no proszę was. No i to jest bramka raczej, ewidentnie. No zobaczymy, kto jeszcze będzie wykonywał. No oczywiście, że Cristiano Ronaldo. No i co? I gol. Nawet nie chce mi się nikogo na słupku stawiać. Jaki fart! Mertens do Runeja. Runej! Runej! Chyba my 2-1! Przepiękna piłka od Mertensa. No Mertens rośnie nam na zawodnika meczu. No po pierwszej połowie nie przeważamy zdecydowanie. Mamy troszeczkę większe posiadanie piłki. Mój przeciwnik oddaje więcej strzałów. Sporo z nich jest z dystansu. Zresztą możemy to sobie zobaczyć. Tutaj jest przed pola karnego. No ale on ma Ronaldo i próbuje lutować. Mam nadzieję, że w drugiej połowie utrzymamy ten wynik. Albo może uda się go powiększyć. Oj, to musi być... Courtois, jeszcze wybij to! Dobrze, jaki fart! Dzeko, Dzeko! Uuu, ładnie się przepchnął. No, Eriksen, to już była twoja piłka. James Rodriguez. Zatrzymany przez kom... No weźcie mi, wytłumaczcie, jak obrońca 86 overalla może tak spieprzyć sytuację. No i mamy 2-2 po błędzie kompanego. Nie! Nie wierzę! Czy można mieć więcej pecha? Chyba nie. Nie, no przecież kurna. O Jezusie. Wayne Rooney? Jeszcze na pożegnanie? Uda mu się? Nie, no oczywiście, bo to normalne, że go David Luiz dogonił, który ma niższe tempo. Oczywiście, absolutnie normalne. I co ja mam powiedzieć na koniec tego spotkania? Przegraliśmy 4-2 i to głównie z takiego powodu, że mój przeciwnik miał strikera Ronaldo, bo tak to, no, jakieś super playsy to ja tam tego nie widziałem, może wy widzieliście. Ten farciarski gol Neymarem w sumie zniszczył mnie psychicznie, bo ta bramka w ogóle nie powinna paść. Zobaczmy sobie statystyki, najlepszą ocenę u niego, no, Ronaldo. U mnie Courtois, wysoka ocena, tak. Bramki, jedna. Rooney, De Rossi strzelił naprawdę ładną bramkę. Jeżeli chodzi o oceny, to Mertens, jeden z najlepszych zawodników, De Rossi, tak samo Chiellini spisał się znakomicie, a Azpilicueta i kompany w tym meczu to było jedno wielkie gówno. Tutaj lewa strona w ogóle nie funkcjonowała, a Azpilicueta to nie wiem gdzie był. Szczerze mówiąc, pierwszy raz używałem to, co Azpilicuety, jestem bardzo rozczarowany tym zawodnikiem. Caceres przy bramce Neymara chyba wyjechał na wakacje i dopiero wrócił po tamtej akcji, bo dlaczego on go nie krył i puścił go samego, sobie na patelnię po prostu dostał piłkę odbitą farciarsko od kompanego, no to są dziwne rzeczy. Eriksen bardzo słabo. Bardzo słabo w tym meczu, jakoś nie włączał się ani w akcje ofensywne, ani nie potrafił się dołączyć do tyłu, kiedy się broniliśmy. No... Słabo grał, on się nie nadaje na tą pozycję. On bardziej potrafi grać w środku pola niż tak bardziej na skrzydle. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Bramki, asysty, dwie Mertens. Nie, Mertens naprawdę świetne spotkanie, ale no ten zawodnik jest po prostu dobry. Strzały celne tutaj, De Rossi 2. Celne podania, Dzeko bardziej rozgrywał. No trochę Dzeko za wolny mimo wszystko na tego napastnika. No to tempo dokuczało, zwłaszcza grając przeciwko takim zawodnikom, jakich mieliśmy dzisiaj, czyli ten Cristiano Ronaldo, Neymar i tak dalej. Na obronie on też wolnych zawodników nie miał, był Marcelo, więc no ciężko było się tam przebić. Chociaż mimo wszystko Dzeko jakoś tutaj sobie radził, patrząc na statystyki. No i mimo wszystko, gdyby nie Courtois, to spotkanie mogłoby się skończyć zupełnie inaczej. Tam końce są mało ważne. No statystyki niestety strzały nie na moją korzyść. Posiadanie piłki troszeczkę tak, no ale 4-2 mówi samo za siebie. No niestety nie poradziłem sobie z tym strikerem Ronaldo i to jest tak naprawdę jedyny gracz, który sprawiał mi problemy w tym jego zespole. Bo jeden mój błąd w obronie i robiła się super dziura. Chiellini też zagrał naprawdę znakomite spotkanie, radził sobie z tym Cristiano. Kiedy mógł, to sobie radził, no ale wiadomo, że nie mogłem cały mecz go tak eksploatować, bo no nie jest to najmłodszy gracz i nie mógł go tak ciągle gonić przez całe 90 minut. No i dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety przegrałem, ale no zdarza się, zwłaszcza jeżeli nie jesteście jakimś super pro graczem FIFA tak jak ja. A jeżeli wam odcinek się podobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, polubcie mnie na Facebooku. Trzymajcie się i do usłyszenia.